Krak kultury. Siemanko, tu Matt, podcast Rap Matters, portal brakkultury.pl. Witam w kolejnym odcinku z cyklu Rap Girls. Dziś jest ze mną Alias, świeżo po wydaniu swojej epki Magister. Siemanko. Cześć, miło mi bardzo. Zacznijmy może od pytania, czy jesteś raperem, czy jesteś raperką. To od razu nadam kontekst, bo starsi słuchacze może wiedzą, jak to kiedyś było w wywiadach, czy jak to było kiedyś z kobietami w rapie, ale niektóre raperki wolały, żeby mówić o nich per raper, inne wolały być raperkami. Miało to swoje różne konotacje, bo często się mówiło, że jak kobieta rapowała, to że rapuje dobrze, jak na kobietę, bo to oczywiście inny gatunek muzyczny. Jak to jest u ciebie? Ja w ogóle używam na zmianę zaimków, więc dla mnie to nie ma jakiegoś większego znaczenia, ale tak powiedzmy, że ja jako osoba postrzegana głównie jako kobieta, to jestem raperką, no bo jakby tak samo jakbym uczyła w szkole, byłabym nauczycielką. Dla mnie to jest jakby po prostu feminatyw, no nie wiem, no zawodu, no powiedzmy tak, jakiegoś jakby określenia. I dla mnie jakby problemem na przykład w terminologii, to nie rozbija się właśnie o to, o taką nazwę tutaj, czy ktoś jest raperem, czy raperką, czy osobą rapującą, bo myślę, że to zależy od zaimków tej osoby, ale moim zdaniem problem rozbija się o określenie idące dalej, czyli na przykład żeński rap albo kobiecy rap, czyli już jakby przerzucanie postrzeganie twórczości przez pryzmat właśnie tej płci. I na przykład w Ameryce, jeśli chodzi o określenie female rapper, to kobiety tam rapujące mają z tym problem, dlatego że w Ameryce nie funkcjonuje określenie na przykład female teacher, tylko po prostu teacher. Więc dodawanie female po prostu dla nich jest tak samo jak robienie u nas określenia żeński rap lub kobiecy rap, czyli tworzenie z tego właściwie oddzielnego gatunku. I tak samo myślę, że no to jest jakby dosyć absurdalne, bo robimy żeński rap, no ja powiedzmy, ktoś by powiedział, że ja robię żeński rap, co to znaczy? Jakby ja proszę o definicję w takim razie te osoby, że to, że jestem kobietą i rapuję, to jest zaraz jakby no żeński rap, no to w takim razie jakby Dziarma, który robi zupełnie inny rodzaj muzyki, no robi żeński rap i jakby w takim razie jakby no jaka jest charakterystyka poza tym, że kobieta rapuje tego. Ale tak, no ja odpowiadając, już tak kończąc odpowiedź na pytanie, no to jestem raperką, ale nie robię żeńskiego rapu, bo nie ma nic takiego. To jest śmieszne, bo w innych gatunkach tego nie ma. Nie ma, nie wiem, żeńskiego jazzu, tak? No właśnie. Jak na kobietę to dobrze gra na fortepianie, tak? Czy na perkusji? No śmieszne, tak? To gdzieś tam było normalne, w roku to już w ogóle. Przecież ten rok robiony przez kobiety, czy w ogóle cały ten movement, od którego w ogóle wziął się ten cykl, czyli te girls, no to był movement, a rap jest taki ciągle gdzieś tam zamknięty, w Polsce chyba, no bo właśnie w Stanach jakoś nikt z tego nigdy nie robił problemu, a u nas chyba przez to, że kobiet było mniej w rapie, to może to dlatego. Wiesz co, ja pisałam pracę magisterską o feminizmie i mizoginii w hip-hopie, więc właściwie w Ameryce to było bardzo też jakby osadzone i były duże problemy z tym i dopiero się to zaczęło zmieniać przez Lil Kim i Nicki Minaj, ale nadal czasem bywa z tym problem, ale już faktycznie jest to dużo mniej zauważalne i dużo mniej jakieś, ludzie dużo mniej zwracają na to uwagę, bo tam faktycznie jest dużo szersza reprezentacja niż u nas. A u nas to jest nadal jakiś szok tutaj na scenie. Czyli mam nadzieję, że te ostatnie lata, które pokazały, że raperek w Polsce jest więcej niż mogłoby się wydawać, trochę to powoli zmienią i gdzieś tam, wiesz, słuchacze się przyzwyczają do tego, że kobiety też mogą, słuchajcie. Dobra, ale też druga część związana z definicją ciebie jest taka, czy jesteś w takim razie raperką, czy raperką queerową, bo często tak się ciebie dookreśla w różnych artykułach. I znowu, jak wolisz, żeby cię określać? Znaczy, no myślę, że właśnie to jest tak samo, to jest to samo w terminologii, że jestem jakby queer i jakby ja jestem za tym, żeby mnie tak określać, że jestem queer raperką, bo
ja poruszam tematykę queer, ja jestem otwarcie queer, jest dla mnie to ważne, żeby być otwarcie queer i nie dlatego, że uważam, że na przykład to jest jakoś, powinno mnie, bardziej na mnie się zwracać uwagę, bo ja jestem queer i tutaj jakby to jest coś wyjątkowego, tylko po prostu chcę, żeby osoby, które nie mają tej reprezentacji, bo u nas w Polsce no jest jednak bardzo mało queer reprezentacji, w ogóle w muzyce, nie tylko w rapie, to no uważam, że to jest ważne, żeby to nadmieniać, żeby po prostu ludzie, którzy szukają kogoś, z kim mogą się utożsamić, posłuchać jakiejś muzyki, z którą się utożsamiają, to mieli to jakoś wskazane i dla mnie się to liczy. Jeśli na przykład ktoś nie chce być tak określany i nie nadmienia sam tego z siebie, no to okej, okay. Bo na przykład 27 Fuck Demons, idąc tą logiką, też jest queer raperem, ponieważ jest trans i jakby w takim razie no jest queer raperem, no jakby być może nie określa się go tak, bo on jakby nie mówi o tym tak, że jakby sam się też nie przedstawia, że jest queer raperem, mimo że porusza te wątki w swojej muzyce i zupełnie się z tym nie kryje. No ale czego oboje nie robimy? Nie robimy homo rapu lub queer rapu, bo nie ma nic takiego, tak samo nie ma żeńskiego rapu. Okej, okay, właśnie, czy ta scena queerowa jakaś tam jest? Bo no dobra, najpierw zadam, a potem będzie follow-up do tego. Czy czujesz się jakąś częścią movementu, czy raczej działacie sobie oddzielnie? No ja myślę, że jest to jakiś częścią tego movementu i staram się współpracować też z twórcami queer, bo myślę, że trzeba siebie wciągnąć w górę i właśnie pokazywać, że się trzymamy razem. Zależy i na przykład właśnie robiliśmy koncert z Susk niedawno i z Lotką Kotką i mam piosenkę z Sylwią Boer i planuję też z nią współpracę. Jest jeszcze duet, planuję następną piosenkę, więc no myślę, że tak, jest to jakiś moment i ja staram się, żeby nie było tak, że ja właśnie pracuję sama z tym i się jakoś odcinam od tej grupy, bo ona się faktycznie poszerzy. Jest jeszcze młody Polak, nie wiem, czy znasz tę dziewczynę? Nie znam, chętnie sprawdzę. A to polecam, bo to też bardzo taka wyrazista postać, jeśli chodzi o ten movement. A pytam też, właśnie poznałem dzisiaj twoją muzykę na koncercie, który miał prześliczną nazwę Wielka Gejowa Inwazja i było tam sporo osób, które przyszły dla Susk, było też gro osób w ogóle, które przyszły dla siebie i tam pod sceną robiły niezły rozpierdziel. I ja byłem zafascynowany tym eventem, bo chyba raz, że nie spodziewałem się aż tylu ludzi, a dwa, że nie czułem tam takiego tłumu ludzi, które nie miały ze sobą totalnie związku, tak jak na koncertach bywa, tylko społeczność. Czy ty też to tak czułaś i czujesz jako właśnie twórczyni? Tak, ja w ogóle mam nadzieję, że nawet jak ktoś tam przychodzi przypadek, bo zdarza się, ktoś na nasze koncerty przyjdzie tak o, albo gram z Frankiem Warzywa i ktoś przyszedł tak o, ale jakby ja po prostu myślę, że sprawić, że wszyscy się poczują trochę jak jakaś społeczność, dlatego ja zachęcam, żeby ludzie jakoś śpiewali ze mną i jakiś mieć kontakt z publiką i też miałam wrażenie, że po prostu jak osoby tam przychodzą i to była właśnie nazwa, że to jest Wielka Gejowa Inwazja, oznaczone wielokrotnie, że to jest jak queerowy koncert, to ludzie tam przychodzą wiedząc, że to jest jakaś bezpieczna przestrzeń dla nich i w końcu się dzieje coś, co jest takie tak ukierunkowane na to, żeby oni się mogli jakby utożsamić i dla event wtedy. Więc to jest fajne. Tak, jeśli chodzi o te zabawy czy angażowanie publiczności, to grałaś kawałek z Magistra, czyli lesbijkę. I to jest numer, który jest mocnym statementem. Jest bardzo bezpośrednio napisany, w refrenie padają słowa, że ludzie na siebie patrzą i mówią, cytuję, kurwa lesbijka. Oparłaś na tym refren, co też jest bardzo wymowne i to ma szokować? To też ma być jakąś, nie wiem, próbą definiowania samej siebie? Czy to, nie wiem, też rodzaj jakiegoś takiego katartycznego powiedzenia czegoś, że jak, nie wiem, 100 razy tłum ci to krzyknie w twarz, który jednak przyszedł dla ciebie, to ci będzie lżej, jak to usłyszysz 101 od jakiegoś debila na ulicy.
Nie, no mnie to wcale nie porusza już, że jakiś debil na ulicy mi to, wiesz, ja to słyszę, odkąd mam 14 lat, więc jakby mnie to już nie rusza zupełnie, nie robi to na mnie wrażenia po prostu. Poza tym lesbijka nie jest brzydkim słowem, no wiem, że tam pada to kurwa, cytując, ale to nie jest jakby brzydkie słowo, no to nie jest przekleństwo, mimo że jakby to się, demonizuje się to, tą nazwę. Ale nie, to jakby nie ma szokować, to jest po prostu prawda. I wiem, że to ludzi też rusza, żeby zaśpiewać to i ja po prostu właśnie czuję to. Jakby ja robię reclaiming tego, że jak to jakiś debil na on to jakoś dotyczy mnie to jakoś... czy że jakoś mnie to porusza, a być może wielu z nich po prostu to mówi, bo po prostu nawet jakby... są jakoś faktycznie zszokowani chyba tym, co widzą. I dla mnie to jest po prostu, no, no tak jest, no to no, o kurde, coś tam, nie wiem, masz czarną bluzę, no to jakby w sensie po prostu ludzi to faktycznie jak porusza i wiele osób napisało do mnie też a propos tej piosenki, że się utożsamia bardzo z tym i to jest w końcu jakiś numer w rapie, z którym się mogą w pełni utożsamić, że ich dotyka jakoś czy coś, ale jakby ja nie piszę nigdy, żeby to szokowało, po prostu tak mi siadał beat, tak zaczynam sobie śpiewać i tak mówię, że kurwa, lesbijka, później moja mama na kikach i tak uznałam, że jakby to jest super. Czyli masz takie poczucie, że jednak robisz coś ważnego dla tej społeczności, bo dzięki twoim tekstom mogą się z nimi utożsamiać? Ja mam taką nadzieję. Ja mam duży jakby, często kwestionuję w ogóle sens jakichś tam moich jazd z wartością siebie czy czegoś, ale to jakby ludzie, porusza mnie to i wzrusza bardzo, że piszą do mnie właśnie osoby dorosłe, osoby z liceum wczesnego czy coś, że dla nich jest ważne i jakby czują, że mają kogo posłuchać, z kim się utożsamić i że w końcu jakby jest jakaś przestrzeń w rapie na to. A jeśli chodzi o te ulice i o tych debili, to jest ich coraz mniej? Czy to jest still to samo, co było, jak miałaś 15 lat? Bo przypuszczam, że w przeszłości to serio było straszne. A teraz jak na przykład patrzę po swoich uczniach, to raczej nie ma osób, które są jakieś otwarcie homofobiczne, bo byłyby skancelowane momentalnie i dobrze, że to się zmienia. Tak, ja myślę, że to się zmienia i faktycznie jest mniej osób i nawet jak widzę, że ktoś tak patrzy niezbyt zadowolony, to jakby na pewno nie zaczepia mnie i czuję się jakoś bezpieczniej. No, nadal się to zdarza, nadal są idioci, co się łażą za mną i moją dziewczyną, coś gadają i no jasne, nadal to jest i wiadomo, że na przykład w internecie jest to prawie w takim samym poziomie, bo jest jakby ta zasłona anonimowości trochę i dystansu, ale no, faktycznie trochę rzadziej się to zdarza, a na pewno już publicznie i tak otwarcie to jest coraz mniej tego i na pewno jest bezpieczniej, ja myślę, tak ogólnie. Okej, okay. Na tym koncercie byli z tobą Franek Warzywa i Artur z Pirotechniki. Wy się znacie dłużej, bo vibe między wami był taki, jakbyście się znali od podstawówki, a co najmniej od pierwszego roku studiów. No tak, z Frankiem się znamy troszeczkę przed studiami, chodziliśmy na kursy rysunku razem, a później na studia na rok, ten sam sztukę mediów na ASP. I my z Frankiem zawsze pracowaliśmy, zanim zaczęliśmy robić muzykę, to robiliśmy wystawy. Zapraszali nas cudem razem w różne miejsca i w ogóle. Więc ja i Franek to jest jakby friendship bardzo mocny i dosyć długi. A z Arturem znamy się dosyć całkiem krótko, bo chyba tak półtora roku. TikToka się poznaliśmy, bo Artur jest z Poznania, z Konina, ale no my jesteśmy bardzo zżyci z Arturem i pomimo tego, że jakoś tam odległość nas dzieli i zawsze nam się super pracuje, a Artur jest po prostu jedną z najbardziej kochanych osób, jakie znam, więc to jest dla mnie super, że w końcu mogliśmy wszyscy razem zagrać. No i z Arturem już sporo zdążyłaś zrobić kawałków, prawda? Ze trzy czy ze czterech są na Spotify obecnie?
Tak, chyba są ze cztery, no. Tak, chyba ze cztery, z pięć, to coś takiego, ale i pracujemy dalej, więc to jest super. No, z Arturem mi się bardzo dobrze zawsze pracuje. Dobra, żeby trochę zejść z tych poważnych tematów, chociaż na chwilę, to co najmniej trzy kawałki poświęciłaś Pokemonom, co bardzo szanuję. Skąd ta zajawka? A nie wiem, wiesz co, ja jak byłam mała, to byłam bardzo tak czasami właśnie Pokemonami, jakimś Naruto i w ogóle. I jakiś czas temu mi to wróciło, jak pandemia się zaczęła, zaczęłyśmy karty kupować, no i zaczęłam jak szalona zbierać te karty, już się trochę opanowałam, bo zapełniłam dwa albumy i całe takie pudło powtórek mam. No i kolekcje pluszaków i chainy i w ogóle różne takie te, więc no to jest takie moje wewnętrzne dziecko, które się tym cieszy, więc ja po prostu musiałam to przełożyć na kilka numerów. Ale czyli zaczęło się od anime, tak? Tak, tak, jak byłam mała, to oglądałam, tak. No. I później jakby wróciło mi pod kątem zbieractwa. Okej, okay, ale to... Ja na przykład do serialu wracam raz na parę lat i oglądam sobie w kółko, bo jest świetny. Którą postać tam najbardziej lubisz tak już po latach? I jeżeli wracałaś, bo ja na przykład już iluś osób tam nie trawię całkiem, ale na przykład Gary z tym gangiem swoich grupis to naprawdę... Dla mnie OG jakby... Non-problematic, gender neutral, to jest zespół R. My byli pierwsi, co łamali gender normy i po prostu tam taka niesamowity jakby queer vibe od nich, że no to jest otwierające oczy doświadczenie, tak obejrzeć to właśnie po latach i zobaczyć to, jak bardzo to było takie właśnie, że oni jakby byli karykaturalni, ale oni byli super swobodni w tych wszystkich rzeczach. Zachowywali, jak się ubrali i no to jest ikonik, to jest jakby ikonik po prostu, więc to jest po prostu niesamowite dla mnie. Dobra, wspomniała się Pokemony, wspomniała się Naruto, rapujesz też o Ewangelionie, czyli sporo u ciebie anime generalnie. No tak, chociaż ja jestem taka bardziej Akira girl, jej Ghibli i jakieś Cowboy Bebop też ostatnio zaczęłam się wkręcać, Devilman. Ale no najbardziej Akira. Ja mam czajna z Akiry, dwa tatuaże z Akiry, mam figurki z Akiry, mangę Akiry. Ja jestem jakby super wkręcona, więc takie, tak, nie wszystkie ani raczej nie lubię, bo próbowałam użyć Naruto, ale ciężko mi szło, więc przerzuciłam na takie krótsze klasyki poważne. I też działa u ciebie pewna zależność, w sensie znam, ty jesteś taką trzecią osobą, więc oczywiście trochę przesadzam może z tą zależnością, ale osoby, które oglądają anime, lubią robić dubbing i są gdzieś tam szukając informacji o tobie, zauważyłem, że też się w to bawisz. Gdzie ty mnie znalazłeś z tym dubbingiem? Jest taka strona, która się nazywa Dubbingopedia i tam byłaś. Wow, no miałam trochę doświadczenia z dubbingiem, takie wiesz, ja jestem po prostu, moja dziewczyna pracowała w studiu dubbingowym jako kierowniczka produkcji i oni tam byli tym, że ja mam bardzo różnorodność głosu, który generalnie jest całkiem taki neutralny, tudzież zahaczający o niższy, ale kazali mi dubbingować jakieś bajki dla dzieci, gdzie są małe jeże, jakieś malutkie kotki, jakiś łoś, łajka, jakieś takie rzeczy. No i się okazało, że ja świetnie udaję dźwięki zwierząt, więc zdarzyło mi się w paru odcinkach i może dlatego tam jestem. Jak się udaje u łosia? O Jezu, łoś, no to było, wiesz, takie... Dzięki ty, że tam gadała. Wiesz, no, kruki jakieś, no jakieś takie zwierzątka, nie? Więc jakby, no ja bardzo chętnie, jakby ktoś tutaj chciał mnie na dubbing, to ja się chętnie popiszę, zapraszam. Czy ty zauważyłem, że właśnie dużo osób, które ogląda anime, dlatego że prawdopodobnie większość jest tylko do ogarnięcia z napisami i dużo jest takich, znaczy dużo, nie wiem, tak mi się wydaje, że są te opcje takie totalnie fanowskie, które powstają. A to jest super fan.
super fan, jakby nawet właśnie robić takie fanowskie rzeczy, to no dubbing jest mega fan, więc się nie dziwię, że ludzie się jarają tym. Mam jeszcze ważne pytanie, czy tytuł twojej poprzedniej epki Lesby, Kwiatki, Kominiarki to był follow-up do Dziwki, Dragi, Lasery? Nie, to było bardziej inspiracja LGBT, ADHD, HWDP. Okay. Jakby... więc tak, tak, to bardziej wspaniałam, tak bardzo się utożsamiałam z tym. No właśnie, jeśli chodzi o rap, o te wszystkie, nie wiem, rzeczy, gdzie raperzy uprzedmiotawiają kobiety, jak ty się w tym wszystkim odnajdujesz? Czy słuchasz polskiego rapu na przykład? Tu jest tego pełny, czy niekoniecznie? Jeszcze ja trochę słucham polskiego rapu. Nie jakoś niedużo, bo ja też trochę boję się, że zapożyczę za dużo i będę powtarzać coś, a jednak z amerykańskiego jest inaczej. Akcent zawsze pada, więc nawet jak się pożycza, to brzmi inaczej. No i są lepszy, jest lepszy poziom za granicą po prostu. Ale z polskiego rapu, nawet jak mi się zdarzy słuchać, no staram się, raczej nie słucham właśnie jakichś takich numery. Z tego, co widziałem. Tak. Albo w ogóle właśnie jakiś Żabsona czy coś, no to wiadomo, że jakby jakaś klasyka, jakiś seksoholik czy coś, no to łezka się wokół kręci, bo jakby to jest genialne, ale na przykład jak jadę samochodem z kolegą czy coś, to puścimy sobie Malika czy coś tam, bo po prostu to trzepie i jakby ja absolutnie na poważnie nie traktuję tych ludzi. W sensie ja absolutnie jakby nie traktuję poważnie tego, co oni mówią i... ale tak sama dla relaksu czy coś, no to nie słucham tego, bo mnie to trochę odrzuca. Jak właśnie coś zahacza o absurd, tak jak jakiś, który wiadomo leci tam już totalnie i jakiś Malik, to jeszcze jestem w stanie jako pastisz to jakoś traktować, mimo że nawet jeśli oni nie sądzą, że to jest pastisz. No ale nie, w większości polski rap mam tak, że to jest giga przesada i wiem, że w amerykańskim rapie też jest tego pełno i jak to wychwytuje, to trochę mi obrzydza to te piosenki, w sensie no czasem leci z przesadą grubą i czasem nie traktuje tego poważnie, a czasem jest to gruba przesada. Więc no to nie jest charakterystyka tylko polskiego rapu, nie? Tylko to jest po prostu jakoś wpisane w kanon jednak rapu i ciężko od tego odejść zupełnie, więc ja też jakby no staram się nie mieć po prostu kija w pupie z tym, że jakby ja nie... Ja rozumiem, że niektórzy to traktują jako jakąś konwencję czy coś i tak jest, więc jak... Tak, 100 lat temu rozmawiałem o tym z Agus, z Agatą Sawicką, która mówiła, że dla niej jako osoby wychowanej na rapie to jest totalnie przezroczyste i że ktoś tam nawija o sukach, to nie rusza jej to po prostu, bo ma takie podejście, że ona się na tym wychowała, jak tam widzi jakieś teksty, które są totalnie złe, ale słyszy je na koncercie, to i tak spoko, ale ciebie trochę tam triggerują te niektóre rzeczy. No tak, bo niektóre z giga przesada i ja nie rozumiem, jak w XXI wieku można zasuwać z takimi rzeczami. I jakby jakieś właśnie mówienie suki czy coś tam, to jest dobra, no wiadomo, okej, też się zdarzy pewnie czy coś i w amerykańskim rapie jest tego pełno i damskie raperki tego używają, znaczy i raperki tego używają i queerowe raperki tego używają i w ogóle, więc jakby to jest po prostu przemielony jakiś kanon, no ale mnie triggeruje lecenie takimi, to hardkorowo po prostu takim, wiesz, że no to jest jakby tylko jakaś moja własność i jakby zwłaszcza, że ci raperzy mają świadomość, że teraz coraz młodsza publika ich słucha. Zwłaszcza raperów takich jak ja się wypowiadałam, którzy mnie najbardziej triggerują i że po prostu słucha ich kurde młoda publika i po prostu oni zaszczepiają w nich dalej powielane te stereotypy jakby do better. Mamy dostęp do edukacji tej i nic ci się nie stanie. Na pewno znajdziesz inny rym do tego, niż porównywać kobietę do psa i do okresu psa. No więc jakby bez przesady. Jakby myślę, że to już jest przesada. Giga przesada, no. Okej, jesteś świeżo po wydaniu Magistra. Czy masz jakieś oczekiwania związane z tą łebką, że gdzieś tam się odbijesz szerszym echem, czy na razie jesteś tak jakby, budujesz swoją markę? Wiesz co, ja w ogóle jak wypuszczam muzykę, to staram się nie myśleć, że ona się jakoś wybije, czy coś, bo
później mi to wsiada na banie, że oczekuję, jakoś sprawdzam i ja zauważyłam, że to jest dla mnie bardzo niezdrowe. I numery, które nie wiem, że w ogóle wow, nagle jakoś nabijają, to nabijają, a numery, które myślę, że Boże, to jest w ogóle hit i elo, nikogo to nie obchodzi. A wiem, że każdy, zawsze się znajdzie amator jakiejś piosenki, więc tam usunęłam kilka piosenek jakieś, które były stare i niezbyt mi się podobały i dostałam z 5 DM-ów od różnych osób, gdzie one są w ogóle, jak ja śmiałam je wyrzucić, a miały tak mało wyświetleń, że myślałam, nie zorientuję, więc wiesz, okazuje się, że ktoś napędził w ogóle rok tego słuchał, to było top Spotify, wiesz, to... Więc ja po prostu wychodzę z założenia, że ja się mam dobrze bawić, jak to robię, to ma być w zgodzie ze mną ten numer i tyle. I jakby fajnie, jak ktoś ma zajawkę i komuś się podoba, jak nie, to no trudno, robię dalej, no nie? Więc tak, te wyświetlenia poszczególnych numerów to też pewnie kwestia, że tam algorytm bardziej polubił, podsunął większej liczbie osób, które gdzieś tam zostawiły wyświetlenie, a niekoniecznie na przykład się muszą utożsamiać, nie? Bo na przykład z Magistra mi się podoba ten ostatni numer najbardziej, który tysiąca chyba jeszcze na Spotify nie przebił, nie? No. No ale to z czasem oczywiście. Dobra, a powiedz mi, jak by wyglądało twoje to top 3 polskiego rapu, jakby się miała zrobić? Jeśli chodzi mi o albumy. O albumy? No. To jak nie słuchasz, to musi być super trudne teraz. Ja bardzo mało słucham polskiego rapu, więc mam bardzo mało albumów i większość z nich to są jakieś nowe albumy, ale Boże, bez jakiejś chronologii. Ale tak w top 3 ja bym dała takiego Marmur Taco Hemingwaya, Ogrody mixtape Kukona. W mixtape Kukona jest Miniuwa, która też nie jest jakaś tam super przyjazna. Czy ruszacie, czy nie? No nie rusza mnie, nie traktuję tego jakoś super tam poważnie. Dla mnie to jest właśnie taki vibe takiego starego rapu, gdzie się tak rapowało o takich rzeczach i to było takie jakieś... U Kukona to konwencja właśnie, nie? No tak, konwencja, więc jakby mnie to nie ten, poza tym, no to jest dobry numer, w sensie, no tak, ja tak jak mówię, ja nie wszystko traktuję na poważnie koniecznie, a poza tym to, że jakiś album jest tam, co ja lubię czy coś, to nie znaczy, że wszystkie numery uważam, że to jest jakby, wiesz, złoto jakieś, wiesz, no nie, czy coś. I nie wiem co jeszcze. Nie wiem co jeszcze. Ja bardzo mało słucham polskich albumów. Więc średnio mi mogę powiedzieć, że no może jeszcze lubię, ale nie wiem, czy to by było w top 3, musiałabym się zastanowić. Ale lubię jeszcze Dolinę Smoków BDS-a i Lanka. To spoko jest, bo ja w ogóle lubię jakby manierę BDS-a i tak. Ale czy to są jakieś super świetne albumy, co w ogóle są ponadczasowe czy coś? No nie sądzę. Ale to są takie, których ja słucham i które jakoś zawsze, jak mi brakuje inspiracji czy coś, to mi pomagają. Więc ja bym powiedziała, że to są takie go-to moje jakieś. Dobra, a jeśli chodzi o Stany w takim razie? Stany to będzie ciężej. Jezus, autor nieznany. Okay. To jest jedna. Drugie to by było Good Kid, Mad City o Kendricka Lamara. I trzecie to bym powiedziała może... Illmatic Nas, co jest super basic, ale jeszcze myślę o... najnowszej płycie, znaczy o tej ostatniej Her Story Younger Bay. To był album taki cały, studyjny. I no bo to jest jakby queerowa raperka, taka mocno męska bym powiedziała i super mnie jakby zajarała i przez to ja w ogóle też między innymi zaczęłam rapować. I to jest super album. A jakie są twoje plany na najbliższe miesiące? Chociaż już w tym roku coś wydałaś, ale mówisz, że tworzysz dalej.
Tak, robimy, planujemy teraz 14 lutego wypuścić z Asleep, super raper to jest, piosenkę wspólnie. Ja już mam kilka gotowych numerów też. Ja bardziej teraz będę się skłaniała ku bardziej oldschoolowym, jakimś takim vibom, może podobnym do Szczyla czy coś takiego. No i na pewno mi się uda coś zebrać, jakąś krótką epkę też, czy kompilację jakąś na Pride Month, na czerwiec, bo to jest dla mnie must have po prostu, żeby wtedy coś jeszcze puścić. No i z tego, co widzę na Instagramie, to też koncertowo planujesz ruszyć w Polskę. Tak, planuję sobie odwiedzić parę miast, zobaczymy jeszcze jak to będzie. Na pewno jest już zaklepany w Olsztynie na 24-25 marca wystawa moich prac i koncert przy okazji w Galerii Dobro. Bo jak na razie największym koncertem, który grałaś, to był Great September, czy... Tak, na Great... tak, na Great September był faktycznie największy, też dlatego, że zaszczycono mnie tym, żeby zamknąć festiwal, więc no, przyszło całkiem sporo osób i przestrzeń była też bardzo fajna tam w Muzeum Kuli Artystycznej w Łodzi. Okej, okay, no to życzę Ci w takim razie, oby tych miast było jak najwięcej w tym roku, bo w ogóle, jeżeli nie słuchaliście Alias wcześniej i odpalicie sobie po tym podcaście, to muszę powiedzieć, że koncertowo to wypada o wiele lepiej, bo ta energia jest taka, że wow, naprawdę byłem jak tabula rasa, jak przyszedłem, zupełnie nie wiedziałem, czego się spodziewać, a skończyło się na pogo przy kiblach, tak było naprawdę grubo. Super, to mi miło. Okej, dzięki w takim razie za poświęcony czas i do usłyszenia. Dzięki Ci wielkie, bardzo mi było miło.